Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 6. Zostaw kciuka, jak jesteś nowy, nie zapomnij o subskrypcji kanału. I nie mówię tego tak po prostu, tylko chciałbym, żeby te filmy docierały do większej ilości osób. A dzięki temu, że zostawiacie łapeczki i subskrybujecie kanał, to jest to właśnie możliwe. Dobra, zaczniemy sobie dzisiaj. Masz farta, że się obróciłeś. Zacznijmy sobie dzisiaj od tego tutaj diamenciku. Cyk. Zobaczymy, co tutaj będziemy musieli zrobić. Szmaragdowa czaszka. To irańskie znalezisko archeologiczne stulecia. Nigdy nie widzieliśmy podobnego skarbu. To prawdziwie głębokie spojrzenie w naszą przyszłość. Ale co zrobił reżim? Kazał zamknąć nasze badania. To zbrodnia. Nie mogę zniszczyć przeszłości. Nie pozwolę im na to. Rząd obawia się triady. Dam im prawdziwy dowód. Doktor Helmain. A cursed hidden treasure. Sounds like something I have to see. Znajdź skarb. Aha. Czegoś chyba nie zrozumiałem w tym questie. Podążaj śladami wyprawy doktora Halfmaina. Konkwistadorzy, klątwy, tajemnicze, zaginione skarby. To brzmi jak ciekawa odmiana. I gdzie mnie to prowadzi? Bo ja nie widzę znacznika totalnie. To jest to? A, tu jest tu, dobra. Okej. Nie, no to walić to. Olewamy na razie ten quest w takim razie. Myślałem, że jest coś tu ważnego. Widzisz, że to jest tutaj blisko. Znaczy do Grand Hotel... Czemu nie mogę wejść? Calabello... Jelena mówiła o ciężarowce, która opuściła pałacę, dostaw i może mnie tam odrzucić. Siema. Hey, I'm driving up to the hotel. I can sneak you past the guards. Hop in. No dobra. Oh she, you're doing this mission? Hell yeah. I hate dentists. Me too. They say when you're in her chair, you either give up information or your life, or both. And I'm going to have to find Hugo, quickly. Our scouts are already in position and ready to help. Spoko. You heard Yelena earlier. That was the voice we needed. Sometimes it's hard to tell if we're winning or losing, you know? We're going to win this thing. I promise you that. No mamy już w sumie dwa terytoria, które będą walczyły razem z nami, ręka w rękę, ramię w ramię. Bum bum, nie gryź ich. Ja bym ich zabił. Myślę, że tu idealnie mam jak. Cyk, cyk. Mogłem tu przyjść w sumie od razu. Wtedy nie byłyby potrzebne żadne podchody.
huge hotel on a mountain. Looks fancy. Gran Hotel Caballero. Since 1740, that place has been a military prison. Then a hotel, then back to being a prison, then a hotel again. Looks like this place isn't taking reservations. When Castillo's there, it's always checkout time. How long are we doing this? I don't know. My jokes have no vacancy. I'm hanging up now. Danny, I'm your eyes on this one and I'm in position. The dentist is already in there with them. Pinga. I thought dentists were always late. Not this one. Medic's on duty. Może od góry, nie? Ona kurwa dostała łeb szmata i dalej żyje, ty czajcie to? Yelena, the dentist is dead. La morale is safe. For now. That's fucking great news, Danny. Oh, and I'm working on a gift for you. Gift? The hotel. I'm taking it. They have tortured their last guerrilla here. You sure you're not La Morale, Danny? I'm just saying. Co jest kurwa? Nie przejebywa. Tu gdzieś jeszcze jest jakiś cep. No i git. Come here. What do you want the people of Yara to know about the conflict? Conflict? It's business as usual. Look, in spite of all the rumors going around, there's no war, at least not here in Eastern Yara. Am I right, Admiral? This is not a war. There. The criminals of La Libertad will be stopped. Yeah. They're few, we are many. You hear that? And... Libertards? This means chica. She means business. And what about the violent gang known as La Moral? Anyone who attacks Yara's military or a business interest is not a true Yaran. My strategy... And I helped her with the strategy. I've got decades of experience. I ran a security firm. The East is safe. Am I right? Right. No prea capas, por nada. That's a cut. I gotta go. Señor Presidente. Admiral, so lovely to hear your voice. If I could ask, how is it that a group of school children in El Este are inflicting the highest number of active duty casualties of this war? Admiral? They have support from Libertad and the Legends. I've always taken a personal interest in your career. Handpicked you out of the academy. But make no mistake, there were more experienced, more qualified, and more intelligent officers in line before you. You stood out for one simple reason. Sí, señor presidente. You were a woman in uniform. And now you could be the highest ranking woman ever to have her head on a pike. Gracias, señor presidente. Mają rozmach, skurwysyny.
Mamy jeszcze wykrzykniczek. Jeszcze wyżej. To ja tego nie podniosłem? Polecenie utylizacji. Nasi towarzysze na południowej granicy nie próżnują. Jara zostanie oczyszczona z dysydentów i banitów. Spodziewajcie się wkrótce transportu ciał z punktu kontrolnego. Zutylizujecie je w karziach z kwasem. Spoko. Na tej mapce tutaj z lewej nie mam nic do zrobienia oprócz jakiegoś tam punktu kontrolnego tu w tym miejscu. Tu mnie ciekawi, bo jestem w sumie blisko tego diamancika teraz. Nie wiem, czy ja kurna tędy przejdę tu. Chciałbym szlakiem niebieskim iść. Gdzie ten diamencik jest, kurwa mać? A, dobra, bo to było na biało oznaczone przecież, no to. Tak szczerze, to jeszcze ani razu chyba, oprócz tego przypadkowego jednego kliknięcia kiedyś na punkcie kontrolnym, nie użyłem Supremo. Pewnie użyję go w ostatecznej bitwie. Wtedy poznają tak naprawdę mój gniew. Jak tym dupnę. Dinga. I love that dog. Kurde, nie wiem, czy jak tu pójdę do góry. Czy przejdę jakoś? Przejdę. Czy tu jakiś wykrzykniczek jest? You follow up on this. Hola. Danny, the farmers in Fernando municipality has been extremely helpful to Libertad. And now they are getting a lot of pressure from the regime every single day. What can I do? You should talk to Señora Toca and see what she needs. She's a president of the farmers' collective there. I'm on it. She just told Libertad that her farmers are about to break our agreement. We really need these people on our side, Danny. Hey, Danny. You recruit those Looks farmers like I need to get to that case. Remember, say the word knuckle boy. Not yet. You think I can't do this on my own? This fight. They have the RPGs you need along with other badass shit. And remember, there's no I in team. But there is an I in win. Cool, cool. I guess everyone in the list. Cool, no, ściągniemy ten wodospad w dół, nie? Dobra, nie ściągnęli jednak. I'm kidding, Honron. But think about recruiting your superfans. Gracias. Chciałem zebrać skrzynkę, ale ta skrzynka z tego co widzę. Skrzynia jest tam w środku. Mięsko jaguara. Dobra, włazimy. Skrzynia jest raczej gdzieś tutaj, tylko parę poziomów niżej. Hmm.
Okej. Dobra, pod wodą nic nie ma. Kurwa. Dobrze, że się zorientowałem. Bo by mnie rozpiżyło. What did you find for me? Po co jest ta Tyrolka, znaczy Boże, Tyrolka, kotwiczka tam, to nie wiem. Niezły spadochron. Szczęście daleko tutaj nie jest. Gdzie my w ogóle teraz będziemy? Tutaj, okej. Okay. Przynajmniej mapkę sobie odkrywam. Może trafię przy okazji na jakieś fajne miejsce, gdzie będę mógł się potem teleportować. O. Tu jest jakiś przeciwnik w środku. Dobra, ale co dalej? Aha. Okej. That's my dog. Nie ma chuja na RPGa, nie? Raj, sam się zajebałem. A ten pet co tu wbiega do tej jaskini? Ktoś go kurwa zapraszał? Pytanie jak wejść tam na górę. Jeszcze raz. Czemu? Czemu ona się puściła tego? Nie kliknąłem ani kontrolna, ani alta, ani e, ani żadnego skoku, ani nic, a ona się puściła po prostu tej kotwiczki. What the fuck? Ja pierdolę, jeszcze mnie kurwa dalej nie mogliście wczytać, skurwysyny. Chuj wam w dupę z tym kurwa jebanym diamencikiem. Przecież ja tam będę teraz jeszcze 3 godziny. Ja pierdolę.
Naprawdę, nie można mnie było wczytać przed jaskinią. Serio. Jebane. Let's grab a ride. Hey. Oh yeah. What's up? Danny, we're putting together a surprise for Castillo's soldiers. Fight with us. Turn this ambush into something really special. Thanks. Keys are in the ignition. Don't wreck this one, okay? Buena. Nie mówię, jak mam swoją furę traktować. Nie no, ale ten z tym diamencikiem to jest hit, nie? Nie dość, że tam kurna nic nie kliknąłem, żadnego puszczenia się tej kotwiczki, ani nic takiego. I nagle surprise, motherfucka się ona sama puściła i spadła, nie? El Tigre, I'm at the museum. So am I. If you want to see photographs of us when we were young and dumb, put your gun away and walk in like a turista. You were the crazy one. Hola, baby tigre. Hola. Binga. I love that dog. Is that Diego? What took you? El Tigre! Is Carlito a fucking tank? To niezły kurna czołg. Ja. Znaczy w sumie jest to spoko. Bo nam się to na pewno przyda. Ktoś tu śpi na służbie w ogóle. Clara Garcia. Not only does she take money from Yankee spies, she was born into a life of privilege. Okay, careful, Danny. Carlito's busted. I can't exactly carry him out of here. He just needs a little love. You can fix him. Come in the driver's seat. I've got a gun. She is a daughter of Yara. Cyk, jak w Battlefieldzie naprawiamy. Baby Tigre, let's go! Fix up Carlito and blast open the gates! You should have said from the beginning that Carlito was a tank. Całkiem rozjechał. Kurwa, nie trafiłem.
to jest zajebiste. Podoba mi się to. Jazda czołgiem w tej gierce jest spoko. To mnie nie różni się niczym od jazdy w Battlefieldzie czołgiem. Podoba mi się to. Bardzo podobał mi się ten quest. Lubię taki mordor sobie zrobić. O, nie mogę tak wysoko lufy podnieść. Tam czołg jest z drugiej strony, ty. Lorenzo, you came! What the fuck is he doing here? I wanted him to see Carlito for himself. Mi compay. How many years since you've been down this mountain? Too many. Carlito and I, we have a lot of good memories. Time to make some new ones. You should join us, hermano. War is over. When we are all free. Hey, come. Come on, it's gonna be good. I'm good. Come on. Fine, question. War is over when we are all free. Since when did you start quoting? Mamy czołg do walki. When I finally saw past my own bullshit and all that remained was. Ostatecznej walki. Zajebiście. Ej, spoko, bo jestem strasznie bliziutko teraz tego pieprzonego kurna szmaragdziku. To nawet git. Będziemy mogli w następnym odcinku sobie do niego pójść. I zostało tak, został nam ten quest, został nam ten szmaragd. I została nam baza tutaj, na tej lokacji. Tu jest ciągle też jeden punkt kontrolny, ale to raczej już go oleję totalnie. Tu mamy też punkt kontrolny i oczywiście działko przeciwlotnicze. Tu mamy szmaragdzik. Jakiś tam punkt kontrolny jeszcze też jest na górze. Ale ten obszar będzie później robiony. Dobra, no
Niedużo zostało, nie? No bo mamy szmaragd, jakiś tu quest, tu troszkę. Tu w sumie jest już wszystko skończone i został ten obszar, nie? Czyli tak jakby 2,5 obszaru zostało do skończenia. Żeby ukończyć naszego questa. Więc nawet nie idzie to źle. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Zostaw kciuka, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Subskrypcję, dzwoneczek. I oczywiście zapraszam Cię do linku w opisie. Na teraz to tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Jutro o godzinie 15 standardowo. I miłego popołudnia. Wbiję oczywiście jeszcze do linku w opisie. Cześć.